Witam serdecznie w Siodlarni Świata Koni. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie. Dzisiaj mamy nietypowego gościa, ponieważ ten oto jeździec ma nietypową pasję. Proszę nam coś więcej na ten temat powiedzieć. Rozumiem, że chodzi o paralotniarstwo. Dokładnie. Troszkę fruwam sobie dla przyjemności. Jest to sport taki rekreacyjny, no nie... Nie wyczynowo go uprawiam z tego względu, że nie mam czasu. No konie tak absorbują mój czas, że nie na dużo rzeczy starcza. A o tyle jest fajnie, że mogę zabierać sprzęt na zawody i często to robię. I wieczorkami po konkursach, powiedzmy dla odprężenia sobie odpalam sprzęt i kosiarkę tak zwaną i fajnie pooglądać okolice z góry. Co to jest kosiarka? No, to jest, tak potocznie się mówi o napędzie plecakowym, który się zakłada na plecy i dzięki temu można wystartować z każdego terenu praktycznie płaskiego, bo nie ma możliwości wyciągarki albo na przykład, znaczy najlepiej się fruwa w górach. Ale tak na zawodach to jedyna możliwość Rozumiem, z napędem. Że po przejazdach wieczorem lepiej sobie podumać w powietrzu niż na ziemi, tak? Człowiek może się na pewno odstresować, zrelaksować. Tam w górze jakby wszystkie problemy stają się mniej ważne. Można się napawać widokami. Fajnie, bo przeważnie właśnie wieczorem taki zachód słońca jak widać, to naprawdę prześliczne. No i wszystkie problemy tracą znaczenie, no. Można się odizolować i zrelaksować. Ale dlaczego akurat to? Dlaczego paralotnia? Dlaczego loty w ogóle, fruwanie? Nie, generalnie ja dużo różnych sportów ekstremalnych stosuję, no jakiś snowboard, windsurfing. Staram się coś robić, żeby nie tylko konie były, taka jakaś odskocznia od koni, a tak akurat się zdarzyło, zawsze chciałem, powiedzmy, fruwać. Kiedyś nie było takich możliwości, tak, bo tylko jakieś szybownictwo albo samoloty. No teraz jest to tak dostępny sport, że każdy to może robić. No, ani drogi, ani trudny. Dlatego kolega mnie nauczył. Takie pierwsze kroki pod jego okiem robiłem. Później sobie kupiłem własny sprzęt. No i tak się zaczęło, no. Rozumiem, że to zamiast jakichkolwiek innych używek po prostu odlot dosłowny jest. No jest to przyjemne na pewno. Naprawdę miło pooglądać świat z góry i wszystkie problemy się stają malutkie. A lubi pan ten moment zejścia na ziemię? Tak, no nie, znaczy... Ostatni mój lot zakończył się na drzewie, w związku z tym nawet nie było zejścia na drzewie, musieli mnie ściągać, ale to też jest bezpieczne, no. Wylądować na drzewie, tak? Tak, znaczy możliwości są dwie, nawet jak napęd się wyłączy, czy powiedzmy przestanie działać, to nie ma problemu, bo to się swobodnie opada powolutku i się steruje dalej, to jakąś polankę można znaleźć. Jak nie ma polanki, powiedzmy są drzewa, tak jak było w Białymborze, gdzie wylądowałem, na terenie zalesionym, no to celowałem między drzewa. No, tam tyle tych sznurków jest, że na pewno... Trudno się połapać. Nie spadnie się na ziemię jak kamień, to tam zawsze gdzieś się człowiek zaczepi o jakieś gałęzie, no tylko, że po prostu później trzeba się jakoś wyplątać z tego, no. Ja to tam akurat się sam odpiąłem, zszedłem i tylko skrzydło zostało na drzewie, no. No i zostawiłem je. A czy w życiu zawodowym jeździeckim zaliczył pan ostatnio jakieś mocne zejścia na ziemię? Nie, szczerze powiedziawszy, nie za często mi się zdarza. Tak i w mojej całej karierze to, co mogę powiedzieć, to złamałem 4 razy obojczyk, znaczy 3 razy prawy i raz lewy. I to tak 3 razy w ciągu 8 miesięcy. To było takie dosyć ekstremalne. Ale to przeważnie no, z końmi akurat upadki były. Ale ogólnie to uważam, że jestem zdrowy i
Jeździectwo też jest I ma pan na bezpieczne. to papiery. Papiery to mam tylko na to, że jestem głuchym. A proszę mi powiedzieć w takim razie, bo widzę teraz pana jako sportowca multikulti, czy dla jeźdźca, który wiąże swoją pracę zawodową z tym konkretnym sportem, rozdrabnianie się też na inne dziedziny sportowe nie przeszkadza po prostu w koncentracji nad pracą? Nie, na pewno nie. Uważam, że wszyscy, kto się zajmują profesjonalnie jeździectwem, strasznie dużo czasu po prostu temu poświęcają. No, koń to nie rower, którego się zamknie po sezonie w komórkę, do komórki i się odkurzy na wiosnę go, nie? To zawsze poświęcają wszyscy jeźdźcy strasznie dużo czasu. A jak jest możliwość nawet na krótki moment oderwać się od jeździectwa, zrobić coś innego, to zawsze fajnie. To oby takich momentów było więcej, acz jest ich niedużo. No, ja próbuję raz w roku gdzieś jechać w góry na narty, znaczy na deskę. Latem na tydzień nad jezioro to jedyne praktycznie momenty są, gdzie nie widzę koni. No, a tak to cały rok, sezon jest praktycznie cały rok, to dzień w dzień. A jakie tylko są pańskie plany zawodowe jeździeckie? Ojejku, to tak trudno sprecyzować, że na dłuższą metę jakie plany. Na dzień dzisiejszy podstawowy mój koń jest młody, 7-letni. Dlatego za daleko nie wybiegam w przyszłość z tego względu, że nie wiem, jak się będzie rozwijał, nie wiem, na jakie duże rzeczy będzie. Z tego względu, no tak, planuję, powiedzmy, starty na bieżąco. Zobaczymy. Mam fajne młode konie i z nimi taką liczę, że pójdą w dużą karierę, że będą na duże rzeczy. No, na pewno chciałbym zawsze jeździć jak największe konkursy. No. Już jazda w konkursie 130 mnie nie satysfakcjonuje. Chciałbym jeździć jakieś Puchary Świata. Może trochę przesadziłem, ale nie dużo. Czy ma pan jakichś jeździeckich idoli? To znaczy na świecie cenię Christiana Almana i taka moja drobna satysfakcja z tego, że ostatnio na zawodach w Lanaken na Mistrzostwach Światach Młodych Koni w jednym konkursie drugiego dnia ja byłem 14, on był 15 zaraz za mną. A w Polsce kilku jest na pewno jeźdźców, których szanuję, cenię, ale moim idolem czy wzorcem jest Grzegorz Kubiak, który dużo mu zawdzięczam, dużo mi pomógł, dzięki niemu zrobiłem duży przeskok w jeździectwie. I myślę, że on jest dla mnie wzorcem, dlatego że jeździ na różnych koniach, na i dobrych, i na złych, i na tych złych też, znaczy może nie na złych, ale na trudnych koniach też potrafi walczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę panu wysokich lotów, zarówno w powietrzu, jak i nad przeszkodami. Dziękuję. I lądowania. Może na trawie, nie na drzewie, na odmiany. W każdym razie. Dziękuję Dzięki bardzo. Serdecznie.